Na razie jest w fazie projektowania, ale lada moment rozpocznie się remont miejsca, które stanie się jedynym takim domem w Polsce. Dwa piętra kamienicy przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach zagospodaruje Fundacja Wolne Miejsce i przeznaczy je na dom spędzania wolnego czasu dla osób samotnych. Będą tu na nich czekali wolontariusze, a także psycholodzy i terapeuci. No i oczywiście będzie też można kogoś poznać. W najbliższy piątek odbędzie się oficjalne przekazanie kluczy do remontowanej kamienicy, a już dziś na miejscu był Paweł Jędrusik. Dom spędzania czasu dla osób samotnych to pomysł Fundacji Wolne Miejsce, która od lat angażuje się w pomoc osobom potrzebującym i organizuje m.in. metropolitalną wigilię dla samotnych czy metropolitalne śniadanie wielkanocne. Dom dla osób samotnych to nowość, to pierwsze takie miejsce w Polsce. Zamierzenie jest takie, żeby ten dom był otwarty codziennie, a od poniedziałku do piątku będzie oprócz tego na dole działała restauracja, takie bistro, które będzie gotowało codziennie pyszny dany obiadek w cenach socjalnych, czyli tak podobnie jak w naszych sklepach socjalnych, będzie to połowę ceny rynkowej. Będzie też sala ćwiczeń dla seniorów, taka gimnastyka. I co bardzo ciekawe, na co wszyscy czekają nasi mieszkańcy Katowic, będą fajfy. Raz w miesiącu spotkania taneczne przy muzyce, aby też właśnie się poruszać. Budynek został przekazany fundacji przez miasto Katowice w dzierżawę. Pomieszczenia wymagają jednak sporego remontu, więc zanim dom zacznie funkcjonować, minie jeszcze trochę czasu. Są dzisiaj z nami projektanci IKEA. Już tutaj mierzą, sprawdzają co, jak ułożyć. Na pewno zniknie ta wielka lada. No będzie dużo zmian, dużo nowych mebli, żeby było jak najpiękniej. Fundacja chciałaby, aby remont zakończył się jeszcze w październiku, ale to będzie zależało od tego, jakie prace będą konieczne do wykonania.